Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo ładnie. Krótka smycz. Przyzwyczaiłem się. Tak, dziękuję za to zaproszenie, za zaufanie. Mamy dzisiaj podsumować 12 tydzień rozważania nad Ewangelią według świętego Marka. Dobrze. Mylę imiona, wolałem się upewnić, czy na pewno. Dobrze sobie wydrukowałem. Czyli nauczanie Jezusa w Jerozolimie. I może nie będzie taka typowa konferencja z jednego tematu. Ja będę się starał zatrzymywać nad każdym z dni naszego rozważania i próbować patrzeć na ten dzień tak bardzo konkretnie, jeżeli chodzi o cele, jakie podręcznik nam na ten tydzień wyznaczył. Przypominam, że one na stronie 15 w naszym podręczniku jest też, mam taką nadzieję, że kiedy rozważacie, zaglądacie do podręcznika, to też zaglądacie tam na te cele. Nie? One w naszej formacji są bardzo ważne. Jak wiemy, Pismo Święte to księga zawierająca naprawdę niesamowity przekaz i każdy może interpretować Słowo Boże na tysiące sposobów i codziennie mogę zaglądać do tego samego fragmentu i odkrywać coś nowego. Natomiast chodzi o to, żeby formować się wedle tego zamysłu i bardzo pilnować właśnie tych celów, które są. Przypomnijmy sobie, zobaczmy, jak to jest w kontekście Ewangelii według świętego Marka. Jesteśmy w 12 rozdziale. Natomiast rozdział wcześniej, rozdział 11, Jezus przyjeżdża do Jerozolimy. Jest w Jerozolimie. No i zobaczmy to też w takim bardzo naszym konkretnym kontekście, że ten czas jest też teraz dla nas, prawda? Już za niedługo święta Paschy. My też zdążamy do Jerozolimy. Też jesteśmy w tym czasie przygotowania do świąt Paschy, do świąt przejścia. Bardzo nam się to rozważanie z tym, co podaje nam podręcznik, bardzo schodzi. Możemy powiedzieć, no Jezus nas trochę wyprzedził, tak? 2 tygodnie wcześniej, ale Jezus taki jest. On zawsze idzie do przodu, czasami trudno za nim nadążyć. On już tam jest. W 11 rozdziale wjechał, został przywitany. Może być taki centralny moment, wszedł do świątyni jerozolimskiej i ją oczyścił. Pamiętamy to pewnie w tamtym tygodniu, bardzo mocny fragment. Jezus oczyszcza świątynię. Nie? Co jest tą świątynią? Albo kto jest tą świątynią? Nie? To jestem ja. Jezus przyszedł. Czy oczyścił ją tak definitywnie i do końca? Pewnie nie. To jest proces, który się zaczął. Więc w tym tygodniu właśnie chcemy zobaczyć, jak to trwa dalej. Chcemy towarzyszyć Jezusowi, bo On teraz przychodzi codziennie do świątyni i spotyka się z różnymi ludźmi i z nimi rozmawia. Odpowiada na ich problemy, na ich pytania, toczy spory. Więc chciejmy teraz w tym rozważaniu podążać za Jezusem, być z Nim w świątyni, słuchać, przypatrywać się temu, jak On rozmawia, co On chce do mnie powiedzieć. Taki jest główny cel. Co Bóg mówi do mnie dziś? Właśnie. Pozwól się poprowadzić w tym trudnym czasie, nie? Przygotowania, oczyszczenia. Zobacz, jak Jezus oczyszcza swoją świątynię, oczyszcza swoją winnicę, jak przyszedł po swój denar drogocenny. I zobacz też pewną taką spójność i dynamikę tego 12 rozdziału. Żeśmy zobaczyli, jak nas Jezus podprowadza bardzo tak też delikatnie, ale sprytnie pod ten główny temat, który będziemy dzisiaj rozważać. I dzień pierwszy. Celem na ten dzień było spojrzeć na swoje życie jako na winnicę daną mi w dzierżawę. I kiedy tak starałem się medytować nad tym obrazem winnicy, uświadomiłem sobie, że takim ważnym tematem w tym dniu jest dla mnie mój obraz samego siebie. Jest rozpoznaj mnie i przyjmij. Ja sobie zdałem sprawę, że to chodzi, żebym ja rozpoznał siebie.
Bo ja dużo w swoim życiu staram się rozpoznać obraz Boga, Kościoła, innych ludzi. A w tym fragmencie usłyszałem, że to chodzi o mnie, mój obraz. Zaczęło powracać takie pytanie o to, jak widzę siebie, jak o sobie myślę, jak postrzegam swoje życie. Bo zaraz po pierwszym przeczytaniu tego fragmentu, to staje się oczywiste, że to jest fragment o Izraelu, który jest winnicą, i o Bogu, gospodarzu, i o tej historii, która jest opowiadana na kartach Starego Testamentu, o prorokach i w końcu o Synu, o Jezusie, który jest posłany. Ale celem tego tygodnia no właśnie jest to, żeby zobaczyć swoje życie jako winnicę, bo Jezus opowiadał tę przypowieść również dla mnie dzisiaj. Prawda? To nie jest tylko historia z przeszłości, historia o jakimś narodzie, ale to jest historia o mnie dzisiaj. Więc pytamy, co Panie mówisz o mnie i o moim życiu? I myślę, że tutaj warto, zanim zaczniemy, sięgnąć sobie do Starego Testamentu, do źródła tej przypowieści. Bo jak możemy przeczytać w przypisach do tego tekstu, to najprawdopodobniej Jezus, opowiadając tę przypowieść, inspirował się księgą proroka Izajasza. Jeżeli mamy Słowo Boże, możemy otworzyć Izajasz 5 rozdział. I w 5 rozdziale znajdziemy taką piękną pieśń o winnicy. Ja przeczytam tylko początek. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznie w niej wykuł i spodziewał się, że wyda winogrona. Tyle Izajasz. Usłyszeliśmy początek tej pięknej pieśni wyśpiewanej o winnicy. To jest pieśń śpiewana przyjacielowi o miłości do jego winnicy. Tak sobie uświadomiłem, że Bóg ustami Izajasza śpiewa mi właśnie o moim życiu i o mojej miłości. I też można z drugiej strony na to popatrzeć. Jezus śpiewa mi historię mojego życia. Ja się przyznam też tak osobiście szczerze, że ja nigdy tej przypowieści w taki sposób nie czytałem, nie interpretowałem. To jest coś, co mi się tutaj pokazało pierwszy raz. I niestety mam przed sobą albo w sobie takie dwie opowieści. Pierwsza to jest moja własna. Co ja mówię sam o sobie, co ja myślę sam o sobie. I druga to jest ta właśnie Jezusowa. No i zadaję sobie takie pytanie, czy one są takie same, czy one są zbieżne, czy ja i Jezus mówimy o tym samym, kiedy myślę o mnie, o swoim życiu, o swojej relacji z Bogiem. No i jak pewnie nie trudno przewidzieć, no niestety tak nie jest. I teraz bym chciał się chwilę przyjrzeć tym opowieściom. Zaczniemy od drugiej. Co Jezus mówi o moim życiu? Bo ona wynika z tekstu, jest jakby w tym znaczeniu pierwsza. Bo kiedy zaczynam czytać tę opowieść, to staje się jasne właśnie, że moje życie jest darem. Usłyszałem to, Bóg śpiewa tą pieśń, nie ja. Pewien człowiek założył winnicę. Ten pewien człowiek to jest obraz Boga. Bóg zakłada winnicę. Czy on sadzi każdą winorośl, ją przycina, on ją podpiera, on troszczy się o to, żeby ona się zakorzeniła, to on tutaj wykonuje na początku pracę. To Bóg czuwa. On zdaje sobie sprawę, że to on ochrania moje życie. Czytam, że otoczył je murem, oddzielił, odgraniczył od tego zła na zewnątrz, od tych, którzy mogą wejść, od dzikich zwierząt, od jakichś niepowołanych ludzi, którzy mogą wejść, zniszczyć, zabrać. On tam zbudował wieżę, czyli coś takiego, co umożliwia już z daleka zauważenie jakiegoś niebezpieczeństwa,
No ale też jest takim miejscem, gdzie się można schronić, kiedy jest źle, kiedy przychodzi noc. To on też zapewnia rozwój i życie. Wykopał tłocznię, czyli to jest już taki etap, że jeżeli ta winnica przyniesie owoce, to w tej tłoczni one zostaną wyciśnięte i mnie nakarmią, napoją, dadzą mi życie, radość. I na końcu on spodziewa się owoców. I to wszystko jest w takiej atmosferze, właśnie takiej ogromnej radości, zaufania tego gospodarza do tych, którym on tą winnicę wydzierżawia, oddaje. Ja sobie uświadamiam, że niczym się nie natrudziłem przy swoim życiu. To jest taki obraz, który jako pierwszego działającego pokazuje mi Boga. Jego wkład, jego trud w moje życie. No i rzeczywiście, jak ja się przyglądam mojemu życiu, no to rzeczywiście tak było. Jak wracam pamięcią do tych najważniejszych, najbardziej kluczowych chwil w moim życiu, które sprawiły, że teraz jestem kim jestem i tu, gdzie jestem, to rzeczywiście tak jest. Ja tam nie zrobiłem nic istotnego, co mogłoby zaważyć na moich losach. Nie? Stałem, patrzyłem, byłem zdumiony, co się dzieje, bo sam bym tak nie wymyślił. I wszystko się układa tak pięknie, ale jednak właśnie nie, bo pojawia się ta druga rzeczywistość, ta bardziej ciemna, taka brutalna, bo ona jest moja. To jest ta druga opowieść. I ona też nie zrodziła się właśnie w moim życiu. To jest doświadczenie ogólne ludzi. Ono zostało zebrane, uogólnione i już w Biblii gdzieś opowiedziane. Kiedy zastanawiałem się, medytowałem nad tą przypowieścią, to wróciłem myślami do początku, czyli do Księgi Rodzaju. I tam w Księdze Rodzaju, 3, werset 6, ja już nie będę szukał, bo mam tylko jedną rękę, ale to jest opis grzechu pierworodnego. To jest ten moment, 6, kiedy wąż przychodzi do Ewy i ją tam manipuluje, namawia, opowiada jej o tym drzewie niesamowite rzeczy i ona patrzy na owoce i widzą, że one są dobre do jedzenia, że one się nadają do zdobycia wiedzy, że one są rozkoszą dla oczu. Tak to dokładnie właśnie Biblia Tysiąclecia podaje, że one są rozkoszą dla oczu. Czyli Ewa zobaczyła, że można się nakarmić, napoić, nasycić, znaleźć przyjemność w czymś jeszcze innym oprócz Boga. I ta druga historia się zaczyna. Właśnie podejrzliwości i odejścia. I ona pokazuje właśnie ten moment, że ja sam chcę decydować o swoim życiu, że ja chcę je tylko dla siebie. Podejrzewam, że Bóg chce mi coś zabrać, że chce mi zabrać zbyt dużo, nie? I bronię tego. Właśnie tak jak ci słudzy z przypowieści. Oni w wersecie 7 mówią, zabijmy syna, a dziedzictwo będzie nasze. A szatan do Ewy w 5, w 5 wersecie 3 rozdziału Księgi Rodzaju powie, tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło, ale tak jak Bóg. Właśnie, a tymczasem, jak wracam do Słowa Bożego, patrzę w tę przypowieść, to widzę, że tam na samym początku jest zupełnie inaczej. A ja jak czytam to pierwszy raz, to przegapiam. Od razu lecę dalej, skupiam się na sobie, a tam na początku oddał winnicę, a potem chciał odebrać część należną. Tam nie ma nic o tym, że przychodzi gospodarz i chce im to odebrać, chce zabrać wszystko. Nie, tylko część należną. I to jest już 2, raz na samym początku. I dalej się zastanawiam, dlaczego ci dzierżawcy zabili syna? Czy oni byli aż tak naiwni? Myśleli, że to się może udać? Że ten gospodarz taki słaby? Już się nauczyli? Myślę, że nie. Ale ważne dla mnie stało się to, że jak sobie przeczytałem ten drugi fragment, drugą część tej przypowieści, kiedy Jezus mówi o kamieniu odrzuconym przez budujących, który stał się głowicą węgła. I sobie trochę poszukałem, że to odrzucić greckie, ono może też być przetłumaczone jako nie zaakceptować. Oni nie zaakceptowali. To jest 10. I myślałem, co to może znaczyć? Czy to w ogóle coś zmienia w rozumieniu? Odrzucili, zaakceptowali.
I tak sobie pomyślałem, że rolnicy odkryli w sobie, właśnie wtedy, kiedy przyszedł syn, odkryli w sobie ten grzech, zobaczyli swoją chciwość, małość. W Księdze Rodzaju to jest powiedziane, że pierwsi rodzice zobaczyli swoją nagość. Syn Jezus im to uświadamia. I to nie na takiej zasadzie, że przychodzi i im wyrzuca cokolwiek. Po prostu sama Jego obecność. Że On się decyduje, pomimo tych wszystkich doświadczeń, co oni zrobili z tymi prorokami, wysłannikami, On z ufnością przychodzi. Nie musi nic mówić. Nie? On tam nie powiedział ani słowa w tej przypowieści. Po prostu przyszedł. I sama Jego obecność wzbudziła w tych dzierżawcach taką agresję, że Go zabili. Postąpili z Nim jeszcze gorzej niż z prorokami, którzy przychodzili wcześniej. Właśnie oni to w sobie odkryli i tego nie zaakceptowali. Nie zaakceptowali takiego obrazu siebie. Odrzucili. Dlatego mówiłem na początku, że ta przypowieść jest właśnie pytaniem o mój obraz siebie. Już nie o Boga. Nie skupiam się tutaj, jaki on jest wspaniały, właśnie czuły, miłosierny, ale co się dzieje we mnie, kiedy ja staję przed taką prawdą o sobie i przed taką prawdą o Bogu, o Jego miłosierdziu. Co się dzieje? I właśnie odkrywam takie rzeczy. No i właśnie, sami skazują się na taki los, na zagładę, na to, co ich spotyka. I kończąc już tą refleksję nad pierwszym dniem, myślę, że warto zadać sobie takie pytanie, czy ja potrafię postrzegać swoje życie właśnie jako dar, czyli tą dzierżawę, coś, co dostałem w sposób niezasłużony. Czy ja radośnie oddaję z życia to, co się Bogu należy? I od razu można zapytać, a co się Bogu należy z mojego życia? Cześć, chwała, uwielbienie i świadectwo. Właśnie tego, jak dobry jest Bóg. Nic więcej. Nie przychodzi, żeby zabrać moje zdrowie, moje szczęście, moje przyjemności. Nie. On zasadził winnicę, pięknie się o nią zatroszczył i teraz tylko chce, żeby ona przynosiła owoce czci, chwały, radości właśnie i świadectwa o tym, jaki on jest dobry. Pytajmy dalej. Właśnie widzę, jak wiele Bóg robi dla winnicy mojego życia? Czy mam takie pragnienie, właśnie by przyjacielowi, oblubieńcowi, Jezusowi śpiewać pieśń miłości o winnicy, czyli właśnie o sobie? Jak staję przed Bogiem, który przychodzi po swoje, czy mam ochotę Mu zaśpiewać o pięknej winnicy? Dobrze, przechodzimy do dnia drugiego. I tu jest cel skonfrontować się ze swoim życiem słowa Jezusa. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I tutaj trzy takie refleksje, które mnie osobiście pomogły bardziej jakoś ten tekst zrozumieć. Pierwsze, zatrzymałem się nad denarem. Denar. To jest moneta podatkowa, jak wszyscy wiemy, z wybitą podobizną Cezara. A jak święty Augustyn powiedział i zostało nam to podane przy tym dniu, ty jesteś tą monetą. Co to znaczy? Dlaczego święty Augustyn mówi, że to ja jestem tą monetą? Co jest takiego, co łączy mnie z tą monetą? No i tu znowu Księga Rodzaju, pierwszy rozdział. Bardzo lubię do niego wracać. Zawsze mi się przypomina, ze wszystkim mi się kojarzy pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, z każdym tekstem. I to jest pierwszy rozdział. Pamiętacie pierwszy tekst o stworzeniu? 26, 27 werset. Też go nie będę otwierał, żeby nie przedłużać. Bóg mówi, stwórzmy człowieka na nasz obraz. A potem i stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. I potem możemy jeszcze sobie przeskoczyć do drugiego rozdziału, drugi werset, ten starszy opis stworzenia, gdy jest powiedziane, że ulepił Bóg człowieka z prochu ziemi. Ten piękny obraz. Bóg mnie lepił. Ja mam na sobie odciski Jego palców. Jestem Jego podobizną, mam odciśniętą. Tak jak ten denar, noszę na sobie obraz Boga. Ja jestem obrazem Boga i mam na sobie odciski palców. Nie? Gdyby tutaj jakiś sąd miał się odbyć, to na odciski palców i podobieństwo nie ma żadnej obrony. Nie? Bym był 100% uznany za własność Bożą.
No i tak to jest, że to Słowo Boże jest w tym miejscu właśnie jednoznaczne, bezdyskusyjne. Zatem słowa Jezusa jasno wskazują, co należy się Bogu. Co nosi Jego obraz? To jestem ja. Znowu to jest przypowieść o mnie. I druga rzecz, ona opisuje tą reakcję Jezusa na tych, którzy do Niego przychodzą. To jest powiedziane, lecz On poznał ich obłudę. I też jakoś nigdy wcześniej na to nie zwróciłem uwagi, ale zajrzałem sobie do słownika i słowo obłuda to jest greckie słowo hipokryzja. No i jasne, nie? Co jest hipokryzja? Jakaś nieszczerość, dwulicowość taka, nie? Ale słownik podaje inaczej. Źródłem tego słowa jest gra na scenie. Ta nieszczerość to jest gra na scenie. Ja sobie uświadomiłem właśnie, że ja gram, udaję. Bo ja wiem, do kogo należę, ale starałem się to ukryć. Tak by wyglądało, że ja należę tylko do siebie i nikomu nic nie jestem winny. To jest ta gra. To jest moja hipokryzja. Właśnie, a Jezus przychodzi na święto Paschy odebrać swojego pierworodnego, którego ocalił od śmierci w Egipcie. I tu znowu moje myśli wracają, tym razem do Księgi Wyjścia, ale też do Ewangelii świętego Łukasza, bo to skojarzenie stąd mi przyszło, kiedy rodzice przynoszą Jezusa, żeby go ofiarować w świątyni i tam ewangelista poda jakby komentarz, skąd ten zwyczaj się wziął, że to jest właśnie odwołanie do tego, kiedy anioł śmierci przechodził przez Egipt i wszystko pierworodne w Egipcie wyginęło, tylko pierworodni Izraela naznaczeni krwią baranka przeżyli. I od tego momentu każde pierworodne wśród zwierząt, wśród ludzi jest przeznaczone Bogu. Do tego stopnia, że nawet jeżeli jakieś zwierzę nie zostałoby oddane Bogu, to ma mieć kark złamany. Jezus przychodzi po swoje, po swój obraz, po swoje podobieństwo. I taka trzecia intuicja, kończąca ten tekst, gdy Jezus to odpowiada, z faryzeuszami w ten sposób rozmawia, podsumowanie jest takie, że ci, którzy na Niego patrzyli, byli pełni podziwu. I znowu, to pełni podziwu, to ono pochodzi od przypatrywać się, ale przede wszystkim przypatrywać się publicznym pokazom. I zagrało mi to z tą grą na scenie z hipokryzją, że Jezus jest przejrzysty. Właśnie On nie gra. On otwarcie przemawia publicznie w imieniu Boga, przypomina o prawdzie, przypomina o mnie, o człowieku, że ja należę do Boga. I On tak samo też postępuje, tak samo żyje. I to wzbudza podziw tych, którzy na Jezusa patrzą. I znowu lubię te rozważania kończyć pytaniami. I tu też pytania. Co się we mnie dzieje, kiedy ja słyszę słowa Jezusa, że moje życie należy do Boga? Co się ze mną wtedy dzieje? Czy ja akceptuję tę prawdę o sobie? No bo jasne jest, że Cezarowi oddaję co cesarskie, nie? Ten Cezar to jest mój egoizm, to jest mój grzech. To robię. Ale czy oddaję Bogu to, co należy do Boga? Myślę, że oni też tak ostro zareagowali na te słowa Jezusa, bo oni sobie z tego też doskonale zdawali sprawę, że oni w stosunku do tego Cezara ziemskiego spełniali wszystkie warunki, płacili podatki, byli posłuszni i tak dalej, i tak dalej. Nie buntowali się, nawet jak ktoś się buntował, to oni pomagali uciszać i tłumić te wszystkie zamieszki. Więc w stosunku do Cezara byli w porządku. Ale czy do Boga? Czy te słowa, właśnie to wezwanie konfrontuje mnie z prawdą o mnie? I ostatnie, czy ja mam w sobie taką dyspozycyjność i gotowość oddania się Bogu? O tym często mówimy. Ale co to dla mnie konkretnie znaczy? Rozważanie trzecie. Nie musisz błądzić. Tu zaczęliśmy realizować ten cel, przyjąć miłość od Boga, aby móc kochać. Tak by się wydawało, że trochę ten cel znikąd się wziął, bo co tu na razie wspólnego z tym wszystkim, co mówiliśmy, rozważaliśmy, ma miłość Boga.
Ale czytając i wyobrażając sobie tę scenę, uderzyła mnie, tego też wcześniej nie zauważałem, bardzo duża ilość słów opisujących śmierć. I w pierwszej połowie tego tekstu słowo śmierć i nawiązanie do śmierci, można powiedzieć, pojawia się jak refren. I to nawet widać tak, jak się popatrzy na tekst i kiedy sobie pozakreślałem te słowa śmierć i to, co jest związane ze śmiercią, to idealnie mi to podzieliło tekst na dwie części. I też, co ciekawe, że śmierć w tym tekście tworzy zawsze parę ze stwierdzeniem nie zostawił potomstwa. I sobie myślałem, co to może znaczyć? Dlaczego akurat teraz zwróciłem na to uwagę? A wcześniej przylatywałem właśnie do tej drugiej części. Chętnie się zatrzymywałem na tym, jak Jezus im tłumaczy. Właśnie to, że błądzą, że nie znają słowa. I w końcu zrozumiałem, o czym tak naprawdę ten tekst jest. Nie, bo przecież nie o samych siedmiu braciach. I o tej biednej wdowie. Jakiś wydumany spór o interpretację przepisów? Czy to tylko to? I właśnie nie, to nie tylko taki spór. To jest spór o miłość i o życie. Właśnie i ta rozmowa pokazuje, że ci sadyceusze, czyli sprawiedliwi, tak to słowo się tłumaczy, oni nie mają życia, bo nie mają miłości. Właśnie, a nie mają miłości, bo nie znają Ducha Słowa Bożego. Oni perfekcyjnie znają Pismo, tak jak nauczyciele Pisma, jak uczeni w Piśmie, ale nie znają Ducha ani mocy Słowa. I to jest taki przykład ludzi, właśnie, którzy nie przekazują życia, bo sami nie kochają. I to rozważanie jest dla mnie takim wezwaniem do przyjmowania miłości od Boga żywego. Właśnie to taka przestroga, by nie przestawać tylko na literze Słowa Bożego, bo my się dużo Słowem Bożym zajmujemy. My stawiamy je na początku, ono jest w centrum. Spotykamy się w naszych salach spotkań i Słowo Boże. Kłaniamy się przed Słowem, czytamy Słowo, dzielimy się Słowem. Nie? Codziennie poświęcamy te pół godziny, żeby Słowo Boże poznać. I może się coś takiego w nas zrodzić, że już tak dobrze znam Słowo Boże, że już go przestałem słuchać. Właśnie, bo kojarzę, bo przypominam sobie, bo skaczę sobie z nowego do starego po księgach, potrafię już te obrazy ze sobą łączyć, nie? Ale jestem fajny, nie? Ale dobrze. Może nawet komuś potrafię coś wytknąć, że się nie tak pomodlił, a w Słowie Bożym jest inaczej, prawda? A ksiądz na kazaniu, coś nie tak, prawda? A już katecheta, to już w ogóle. Znam Słowo Boże. I pytania. Czy Biblia jest dla mnie miejscem i czasem spotkania z żywą miłością? Czy to jest tylko lektura? Czy umiem przekazywać życie, które w Biblii i w sakramentach daje mi Bóg? Też mogę zapytać, jakich zwykle używam argumentów i wymówek, by nie kochać i nie dawać życia? I czy pytam Jezusa o to, jak w moim życiu przejawia się moc Słowa Bożego? Bo już o to, czy się przejawia, to już nie pytałem, ale czy ja pytam, Panie, jak dzisiaj w moim życiu przejawia się moc Twojego Słowa? Pokaż mi. I rozważanie czwarte. Tu nowy cel na mnie wchodzi, kontynuujemy ten o przyjmowaniu miłości. Podchodzi uczony w Piśmie. I pyta o najważniejsze przykazanie. Nie? I wreszcie jakby ukoronowanie tego całego 12 rozdziału. Przykazanie miłości Boga i bliźniego. I tu jest odpowiedź na te nasze pytania. Co tak naprawdę jest duchem Pisma Świętego? O co tak naprawdę chodzi? W tych 73 księgach, w tych testamentach, w tym wszystkim. Co tak naprawdę, Boże, do mnie mówisz? Mówi się przecież do mnie, że Biblia to jest list Boga do mnie. A on jest taki rozległy, tak duży, tak dużo wątków, tak dużo historii opowiedzianych. Nie? Co jest sednem? Co jest przesłaniem? Co jest tym wezwaniem? No i tu Jezus odpowiada prosto, krótko, miłość. I do tego jesteśmy też przyzwyczajeni, prawda? Znamy to. Dzieci się uczą do pierwszej komunii. Nowe przykazanie daję wam. Chociaż jako dobry sadyceusz wiem, że to nie jest nowe przykazanie, bo to przecież ze Starego Testamentu, nie? Ale
I co tu mnie uderzyło? Właśnie nie to, że Jezus wskazuje na miłość do Boga i bliźniego, ale na radykalność tych stwierdzeń, które tu padają. Bo po pierwsze, Pan Bóg jest jedynym Panem. Ten jedyny. Nie jeden z wielu, ale jedyny. Jeden. I właśnie dlatego to słowo miłość, to jest znowu, autor mógł wybrać sobie trzy z języka greckiego, nie? Znamy. A użył agape, czyli ta najdoskonalsza miłość, ta najbardziej szlachetna, taka właśnie od Boga pochodząca. I dlatego też potem mówi, że należy go całym sercem, duszą, umysłem i mocą. Marek. Marek chciał powiedzieć, że cały człowiek, ja cały mam kochać Boga. A że w języku hebrajskim nie ma takich pojęć abstrakcyjnych, więc on wymienia po kolei to, z czego uważa, że człowiek się składa, nie? Rozum, emocje, serce, cała jego moc. I właśnie, gdzie jest twoje serce? Czyli cały ty. Bo jeśli twoja miłość i ty cały jesteś dzisiaj rozbity, ja tak sobie wtedy do siebie myślałem, nie, że tak do was tylko. Jak jest rozbity, podzielony pomiędzy różne miłości i miłostki, to właśnie twoja miłość rozmienia się na drobne. Właśnie, i może stać się filią, czyli taką przyjaźnią, także ja cię lubię, także jest fajnie. Może stać się erosem, czyli zwykłym pożądaniem, a w końcu obojętnością taką, niczym więcej. I właśnie to przykazanie tłumaczy mi i uzmysławia właśnie, dlaczego ja nie potrafię kochać ani Boga, ani człowieka. Kiedy rozważam, medytuję ten tekst, to ja zaczynam rozumieć, nie? Dlaczego ja ranię moją żonę, dlaczego córkę, dlaczego znajomych, dlaczego to się tak często zdarza, nie? Chociaż mam takie dobre intencje i już tyle razy mówiłem, że więcej nie będę, nie? I tak jasno słyszę gdzieś tam w sobie, bo nie jestem cały, taki właśnie zintegrowany wokół jedynego Boga. Właśnie, bo moje serce, czyli ja cały ze wszystkim, co mnie tworzy, nie, jeszcze się to serce nie nauczyło całe kochać Boga. Bo też sobie uzmysławiam, że ja mam przecież jedno serce. Tym jednym sercem kocham Boga, ludzi, siebie. Nie mam tak, że jedno serce od miłości mamy, drugie od taty, trzecie od żony, od Coca-Coli. Jest jedno serce. Ono jedno kocha. Więc sobie zdaję sprawę, że jak ono całe nie potrafi kochać właśnie jednego, jedynego Boga, to ono nie potrafi kochać nikogo, ani nic. To się rozmienia, rozbija gdzieś właśnie na drobne. Nie umiem kochać, bo ciągle jestem rozbity pomiędzy Boga a moją miłość własną. Jakieś moje wewnętrzne pożądania. I o co tu można zapytać? No po pierwsze, co dla mnie dzisiaj jest ważniejsze od Boga? Siedziałem rano i myślałem o tym. Co powoduje, że ja pozostaję rozbity w mojej miłości? Na co poświęcam? Gdzie jest właśnie moje serce, moje uczucia? Co ja dzisiaj musiałbym zmienić, by cały być w miłości jedynego Boga? Co dzisiaj trzeba zmienić? Słowo Boże nie jest opowiastką na dobranoc, czy dobrym tekstem na przebudzenie, tylko ono zawsze chce jakiejś decyzji, nie? Więc jaką decyzję muszę dzisiaj podjąć, żebym kochał Boga? Cały i tego jedynego. Czy już zrozumiałem, czy dałem się Bogu przekonać, że jeżeli chcę prawdziwie kochać siebie i ludzi, to właśnie najpierw całkowicie i bez reszty muszę pokochać jedyną miłością jedynego Boga. Po prostu nie wiem, jak próbowałem to sobie zapisywać, to tam zawsze było jedynego, całą. Po prostu kiedy mówi się o takich tematach, takich ważnych dla życia, to właśnie takie słowa się pojawiają. Nie? Teraz też rozumiem, dlaczego Jezus tak mówił. Dlaczego Stary Testament, kiedy mówił o relacji Boga do człowieka i człowieka do Boga, to właśnie tak jednoznacznych określeń używał. I rozważanie piąte. Świadczy o mnie swoim życiem. Tu dalej jest temat przyjmowania miłości. I to jest taki bardzo dobry
może nawet doskonała ilustracja tego, co się dzieje z człowiekiem, który jedynie czyta, ale nie rozumie i tkwi w błędzie. Bo tu Jezus mówi, strzeżcie się uczonych w piśmie. I dlaczego? Bo to jest obraz kogoś, właśnie kto pomimo czytania i znajomości słowa pozostaje rozbity. To jest ta integralność tego 12 rozdziału, że to czasami tak jest, że jak otwieramy Ewangelię, to trochę te rozdziały i te śródtytuły nadawane przez tłumaczy, one czasami mnie rozbijają. Nie? Czasami, nie wiem, czytam we fragmentach. Nie zauważam, że ten jeden tekst, jedno opowiadanie łączy się z drugim, że to się tam nie znalazło przez przypadek, że jedno z drugiego wynika. I tu tak właśnie jest, że to jest pokazany rozbity, podzielony. On swoją miłość dzieli pomiędzy Boga i pożądliwości. One tutaj są konkretnie nazwane, nie? To jest szata, to są pozdrowienia, to są pierwsze krzesła, to są zaszczytne miejsca. I to doprowadza wreszcie do tego, co w tym tekście jest oddane słowem obiadają w domy wdów. I znowu, tu z pomocą przychodzi oryginał, bo to greckie słowo oznacza też pożerać. Można by przetłumaczyć, że oni pożerają. Czyli taka siłą przywłaszczają sobie dobytek tych wdów. No i takie bardzo mocne uświadomienie. Jeżeli twoja miłość nie będzie cała w Bogu, to ona może się wyrodzić właśnie w takie pożądliwe pożeranie zaszczytów, godności, władzy, prestiżu. I ona nie powstrzyma się nawet przed przemocą, nawet wobec jakichś bezradnych wdów, sierot. I pytam siebie, gdzie zatem ta moja miłość jest? Cała w Bogu, który uczy mnie dawać? Właśnie, czy może gdzieś indziej, gdzie uczy się zabierać? Dobra. Rozważanie szóste. Niczego nie przeoczyłem? Niczego. Ostatni obraz. Oddać Bogu swoje dwa pieniążki ostatnich zabezpieczeń. Taki cel. Końcowy, ostateczny. Kończymy obrazem tej ubogiej wdowy. I to taki, ten drugi obraz, kończący 12 rozdział, jako kontrast do tego poprzedniego. Tym razem bardzo pozytywny. Tu na początku jeszcze raz wspomniani są ci, którzy z tego nadmiaru dają Bogu to, co im zbywało. A to, co daje wdowa, to jest obraz całego życia oddanego, powierzonego Bogu. Bo znowu my mamy, oddała wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Ale tam nie ma wszystko. Jest powiedziane bios, czyli życie. Ona oddała całe swoje życie. Wszystko, co miała na życie. Tak rozumiane ogólnie. Nie mamy czasu, żeby mówić, co to te pieniążki i grosz. Ale poszukałem sobie trochę. Zawsze, no, co to jest grosz? No, dla nas grosz dzisiaj to te żółte w portfelu, za co nic się nie da kupić, nie? Może być pół portfela tych groszy i nic się nie da kupić. Ale te dwa pieniążki to są dwa leptony. To jest taka najniższa wartość monety. I to jest 1,64 denara, czyli 1,64 dniówki. I jak sobie gdzieś tam próbowałem policzyć, ile dzisiaj jest dniówka, ile się za godzinę zarabia, to po podzieleniu wychodzi, że to jest tak minimum złoty 25, a jak ktoś ma dobrą pracę, to około 3 zł. Czyli ta kobieta mniej więcej tyle miała. Wtedy za te dwa leptony można było kupić garść mąki albo skromny posiłek. Czyli to nie jest nic. Ja gdzieś mam takie opowiadanie, pamiętam, ktoś mówił, no przyszła ta biedna wdowa i ona tak już nic nie miała, zobaczyła ten grosz, sobie pomyślała, pewnie jutro umrę. To co mi tam? I wrzuciła. Ale tak nie było. Ona miała w ręku coś, co realnie mogło przedłużyć jej dzień życia. Miała chleb powszedni, o to się modlimy, chleba naszego powszedniego. No dzisiaj za te złoty 25 czy 3 zł można kupić tam z 2 szybułki, nie?
jakieś tanie. Da się przeżyć? Da się przeżyć. Ona tego nie zatrzymuje. I nie robi tego też z jakiegoś wyrachowania, nie? Bo ten, kto dużo daje, ten więcej dostaje. Więc dam ci złote, dostanę 6 jutro. Nie, ona to po prostu wszystko, co ma na swoje życie, całe swoje życie, wszystkim, kim jest, całym swoim życiem jest w Bogu. Ona uznaje, że jej życie jest w Bogu jedynym właśnie, a nie w rzeczach, zaszczytach, uznaniu. I to mnie podprowadza pod ostatnie już pytania i taką decyzję, bo cały ten 12 rozdział właśnie do tego miejsca nas prowadzi. To nie jest tylko taki miły happy end na koniec, tylko bardzo rozważne prowadzenie do bardzo konkretnej decyzji. Jezus pyta, czy oddasz mi dzisiaj swoje życie? Patrzy na tą wdowę, stawia mi ją przed oczy jako obraz i mówi, tak jak ona, oddasz mi całe swoje życie? Czy uwierzysz, że wszystko jest we mnie? Kiedyś, na samym początku przygody tej ludzkości z Bogiem daliśmy sobie wmówić, że życie, przyjemność jest obok Boga. A teraz Jezus przychodzi do oczyszczonej świątyni, przez cały ten 12 rozdział próbuje nas wyprowadzić z tego błędnego myślenia, próbuje nas nawrócić i zadaje to pytanie, nie? Czy wierzysz, że wszystko jest we mnie? Czy wiesz już, że tylko we mnie znajdziesz pokój i pełnię życia? Ktoś się pyta, dasz się oczyścić? Tak do końca? Dasz się uświęcić? No i właśnie, jeżeli tak, to teraz będziemy się modlić. Właśnie niech to będzie taki czas, że to, co już wiemy, co mamy w głowie, pozwólmy, żeby to przeszło do naszego serca. Podejmijmy taką decyzję. Niech to będzie czas modlitwy, ale takiej właśnie bardzo konkretnej, która kończy się jakąś decyzją oddania siebie Bogu. A jeżeli nie, to módlmy się, żebyśmy kiedyś takie coś osiągnęli. Teraz jest czas. On przychodzi, jest w świątyni, rozmawia z nami, stawia nam bardzo ważne pytania. Więc powstańmy i się pomódlmy.